Siemoneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla was nową serię, a to dlatego, że Tasty Blue już się skończyło i bardzo za tą grą w sumie tęskniłem, więc pomyślałem, że czemu by nie nagrać poprzedniczki, czyli Tasty Planet, więc to będzie pierwszy odcinek rozpoczynający serię, a ja was na tą serię bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Dobra, tak więc tytułem wstępu już wam wszystko, ale to wszystko mi się wydaje, że wyjaśniłem. Tak zaczyna się nasza przygoda, tak wygląda mapka w Tasty Planet. Tasty Planet to jest gra tych samych wydawców co Tasty Blue, czyli ta sama mechanika. Musimy zjadać mniejsze rzeczy, żeby stać się większą rzeczą. Nie do końca jeszcze wiem, czym tutaj będziemy. Wydaje mi się, że jest to jakaś tam bakteria, ale do końca nie wiem. Zobaczymy, na pewno wszystko będzie wyjaśnione, więc przechodźmy do gry. Ok, pierwsza mapka to 0,35 na złotą, znaczy, no właśnie nie wiem jak tutaj wygląda system oceniany, ale na złoty czas 0,35 na brązowy 0,45. Spróbujemy jak to wyjdzie, więc zobaczymy. Ok, tak więc mamy historyjkę wyjaśniającą o co chodzi w Tasty Planet. Tutaj nasz doktorek, którego znamy też z Tasty Blue, mówi, że jego maszyna czasu jest już skończona i tutaj mówi mu, że jest geniuszem, jego pomocnik. I nagle zauważa coś pod jakąś szklanką i pyta się, co to jest, doktorze? A doktor mówi, że eksperymentował z manotechnologią, czyli z moją technologią, i niechcący odkrył takie właśnie coś. I nazwał to szarą gu, nie wiem dokładnie jak to przetłumaczyć, ale potrafi to zjeść wszystko, co jest mniejsze od niej. I mówi następnie, że jest to bardzo niebezpieczna rzecz i że prawdopodobnie powinniśmy to przenieść w jakieś bezpieczniejsze, bardziej chronione miejsce. Ale asystent doktorka stwierdza, że takie małe jest i że wygląda na głodne, więc dał mu cukierki, a doktorek mówi, że powinniśmy się upewnić, że nikt nigdy tego nie nakarmi i nagle przerywa, mówi i nie krzyczy, bo zobaczył co się stało. I co dalej będzie, przekonamy się już w grze. Okej, tak więc zjadamy te cukiereczki, które nam przedstawił, które nam dał do zjedzenia pomocnik naszego doktorka. No i co tutaj więcej, czego więcej oczekiwać od tej gry? Nawet żaby biegają w tym laboratorium, laboratorium, więc no dość takie, kurde, dziwne to laboratorium. Nie potrafię mówić, przykro mi, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Zmieniamy też kolor na ostatnią rzecz, którą zjedliśmy. Tak mi się wydaje, że to właśnie na taki, chociaż nie, to chyba tak nie działa. Po prostu zmieniamy kolory. Mogę zjeść już tą próbówkę. Ciekawe, czy znowu tutaj będzie taki wielkie narzekanie, że mano nie potrafi, nie wie jak się nazywają rzeczy. Tak może być. O, to jest na przykład bateria, tego jestem pewien. Mogę zjeść żabę. Co tutaj, jakąś kredę, cukierki więcej. Tutaj więcej kred jest, próbówek i to już powinien być końcóweczka, powinna być już tej mapki. A, bo tutaj chyba, tu jest chyba trudniej niż w Tasty Blue, bo tutaj chyba rzeczy są raz i już nie przypływają. Bardzo słabo nam poszło, ale mniejsza o to. Nie mamy żadnych gwiazdek czy tam czegokolwiek, ale pamiętajcie, że w mojej rozgrywce nie to jest najważniejsze, a to, żebyście wy dobrze się bawili. I mam nadzieję, że wy się dobrze bawicie przy tej serii, że będziecie szczęśliwi, bo ja jestem bardzo szczęśliwy, bo bardzo mi brakowało serii z Tasty Blue, bo to była taka gra, w którą ja sobie siadałem, mając chwilę wolnego czasu i nie wiem, 20 czy 30 minut sobie nagrywałem i bawiłem się bardzo dobrze, a zazwyczaj gry, w które gram, to są bardzo stresujące i bardzo takie gry, które wymagają ode mnie poświęcenia dużo uwagi. Na przykład przed chwilą skończyłem nagrywać gry, która nazywała się Paint the Town Red i grałem ponad godzinę po to, żebyście mieli pewnie 15 minut nagrywki. A tutaj nagram sobie 20 minut i te 20 minut będziecie mieli wrzucone. Bardzo mi to odpowiada, mam nadzieję, że wam też, więc przechodzimy do następnej mapki. Druga mapka nazywa się Messy Desk i minuta 5 na złoto. Minuta 25 na brąz. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, zaczynajmy. Okej, jesteśmy już tutaj, idzie wszystko dużo szybciej się tutaj dzieje. Dalej jesteśmy na naszym biurku. Mamy prawie 3 cm. Tak, centymetry, dokładnie. Tylko że tutaj już dużo szybciej wszystko się zjada. Tak jakbyśmy na sprincie pływali w tej stiblu. Właśnie, nie wiem czy to jest sprint. Powinien być pewnie, ale na razie jeszcze nie zauważyłem żadnego sprintu. Okej. Tutaj mogę zjadać kredę i stałem się biały. Tu mogę zjeść próbówkę i stanę się właśnie taki szary. Dobra, myślę, że jednak coś jest z tym kolorem, ale to są tak jakby próbki wszystkich kolorów, które zjedliście. Okej, tu jest jakieś siedlisko baterii, które sobie bardzo szybko tutaj zjemy. Weźmiemy i zjemy. Czy tą kartkę, po której teraz pływam, znaczy
wchodzę, też będę mógł zjeść. O nie, tutaj szczur mnie ugryzł i trochę mnie zranił, a tego bym nie chciał, żeby mnie ranił. Tutaj są te rzeczy, tutaj są te rzeczy. No powoli stajemy się dość dużym już tutaj bakterią. Uznajmy, że to jest jakaś tam bakteria, bo wydaje mi się, że to jednak jest jakaś tam bakteria. Nie, mi to bardziej na jakiś kurz wygląda, ale kurzem to raczej nie jest. Mogę zjeść już szczura, mogę zjeść już te tutaj rzeczy większe, więc to powoli zaczyna się już zbliżać pewnie do końcóweczki tej rozgrywki. Tu jest taka rzecz, której jeszcze nie mogę zjeść, a miałem nadzieję, że już będę mógł ją zjeść. Okej, szczurek, oczywiście szczurka. Nigdy nie pogardzę szczurkiem. Tutaj jest kolejny szczurek, tam jest jeszcze jedna taka rzecz, której wtedy nie mogłem zjeść, a teraz mogę, więc też po nią tutaj polecę szybko. Szczur, nie uciekaj, żaba. Właśnie, tutaj te rzeczy uciekają w tamtej... O, wygraliśmy. Minuta 31, chyba znowu nic nie dostał. A nie, powinniśmy coś... Nie, 25 było. Mniejsza o to, jak już mówiłem. Tutaj rzeczy uciekają, tamte rzeczy uciekały. To jest bardzo fajne w tych grach. Przechodzimy do następnej mapki. Lab Rats and Lab Cats, czyli laboratoryjne szczury i koty. Minuta 5 na złoto, minuta 25 na brąz. Spróbujemy, jak to wszystko nam wyjdzie. Czy tutaj jest ten sprint? Ciężko mi powiedzieć, bo chyba nie ma. Chyba, że ja już nie pamiętam... O, na pewno nie pod spacją. Chyba, że nie pamiętam już, pod którym był sprint, co też jest całkiem prawdopodobne. O, właśnie, o tych kotach mówili. Gra jest naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemna. Myślę, że kto grał, ten wie. Kto grał, ten wie, a kto nie grał, to polecam zagrać. Polecam, bo jest naprawdę bardzo fajna. Tutaj Mati właśnie skończył niedawno serię z tego. Znaczy, Tom nagrał pierwszą, potem nagrał Tasty Blue. Ja zrobię na odwrót. I myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Mam nadzieję, że mój styl rozgrywki również wam się spodoba. No i tyle. Jeżeli ktoś mnie lubi, to raczej mu się spodoba. Jeżeli ktoś mnie nie lubi, to może mu się nie spodobać. Ale wątpię, że jest taki ktoś na świecie, kto by mnie nie lubił. Przecież ja jestem takim miłym, grzecznym, spokojnym i inteligentnym chłopczykiem. Prawda? Do tego mega przystojnym i w ogóle... Starczy, starczy już, o, mogę jednak kartki zjadać, patrzcie. Starczy już chwalenia się sobą i podlizywania pupy samemu sobie. Koty już nawet mogę zjadać, czyli to już jest końcóweczka praktycznie tej mapki. Jeszcze zjem tu kartkę i końcóweczka, tak. Dostaliśmy srebrny pieniążek, czyli tu się dostaje z pieniążki. Bardzo, bardzo w sumie spoko pomysł, czemu by nie pieniążki. Przechodźmy do następnej mapki, minuta 45 na jedną gwiazdę, znaczy na złotą monetę, minuta, znaczy 2 minuty 20 na brązową monetę. Zobaczymy, tutaj zjadamy już cukierki. Dalej nie mogę sprintować, czyli tutaj w tej grze nie ma sprintów. Po prostu są levele, w których poruszasz się wolno, a są levele, w których poruszasz się szybko. Tak mi się wydaje, że tak to jest rozwiązane. Jeżeli nie, jeżeli się mylę, to oczywiście napiszcie mi w komentarzach. Napiszcie też koniecznie, czy chcecie więcej odcinków. Mam nadzieję, że chcecie. Nawet jeżeli nie będziecie chcieli, to prawdopodobnie je nagram, bo ja bardzo chcę. A to też jest mój kanał. Oczywiście wszyscy tworzymy ten kanał, więc fajnie byłoby dograć go tak po naszemu. Czy tutaj wydaje mi się, że też właśnie o tym chciałem powiedzieć, że mapka będzie się rozwijała. O, tu są nasz doktorek jest tutaj widoczny i on tutaj patrzy na to, jak my zjadamy wszystkie rzeczy z jego biurka. Tylko, no, może się zmartwić patrząc na to, że ma żaby na biurku. No kto, no dobra, no mają żaby do eksperymentów, tak? Tak samo i szczury, ale one nie powinny biegać po biurku. Raczej mi się wydaje, powinny biegać po klatkach swoich, czy miejscach do tego przeznaczonych, a raczej nie po biurku, na którym oni pracują. Tak mi się wydaje. Tak może być, może tak być naprawdę. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to oczywiście zapraszam do dyskusji, ale wydaje mi się jednak, że mogę mieć co do tego rację. Mam taką też nadzieję. Czy ja będę mógł na koniec zjeść pana profesorka, czy jednak nie? Chyba tak, bo spadłem z biurka na podłogę, tylko co ja na tej podłodze mogę zjadać, bo jak na razie to wygląda tak dość średnio z tym moim jedzeniem. Okej, mogę już zjadać takie rzeczy typu to, typu to, typu to i jak zjem tego typu rzeczy, to już koty też będę mógł zjadać. Okej, i na koniec pewnie będę mógł zjeść panów doktorków, tak czy nie? Tak czy nie? Nie wiem. Wyłączyłem muzyczkę z gry, dam wam swoją, bo wiem, że Mati miał duże problemy z prawami autorskimi, czyli gra... Ja też miałem na jednym odcinku z Tasty Blue problem z prawami autorskimi, czyli YouTube zablokował tak jakby ten odcinek, muzykę w tym odcinku, uznał, że to nie jest, że nie mam prawa do wykorzystywania tej muzyki, no i niestety tak się stało, a nie inaczej. Natomiast tutaj wyłączyłem tą muzykę, więc żadnych problemów być nie powinno. Czy to już jest koniec?
Tak, wydaje mi się, że te panowie doktorki uciekły po prostu z tego laboratorium. Po raz kolejny nie potrafię się wysłowić. Zjadam jakiś generator i jestem już całkiem duży. I mamy tutaj kolejną naszą historyjkę. Wygląda to w ten sposób, że nasza bakteria czy coś tam zjadło maszynę przenoszenia w czas, time machine naszego profesora i znikło. Gdzie on się znalazł? Gdzie on uciekł? Natomiast nasz profesorek powiedział tutaj rzeczy, którego nawet jego asystent nie zrozumiał. Zapytał się więc, co to znaczy, a nasz profesorek skwitował, że nasza tutaj rzecz przeniosła się w czasie i jest pokazane, że tymczasem 65 milionów lat temu się znaleźliśmy właśnie tam. Zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało, jak wyglądał świat 65 milionów lat temu. Przechodźmy do następnej mapki. Kolejna mapka 2,40 na złoto, 3,30 na brąz. To będzie już ostatnia mapka w dzisiejszym odcinku. Dobra, zaczynamy zjadać oczywiście kamienie. Te najmniejsze i te największe. Ona jest bardzo szybka, ta coś. Ta bakteria. Tu jest jakaś mrówka, tu kolejna mrówka. Co tu mogę zjadać? Okej, tu są kamienie. Powiem wam, że ogólnie Tasty Planet wydaje się, jeżeli chodzi o grafikę tego wszystkiego, być odrobinę bardziej dopracowanym niż Tasty Blue. Tak mi się wydaje. Ponieważ, no znaczy może dlatego, że jest dużo więcej możliwości. Te mapki są dużo bardziej jednak rozbudowane. Ta historia jest jednak dużo bardziej pociągnięta niż w Tasty Blue. Bo w Tasty Blue zazwyczaj byliśmy w jednym zbiorniku wodnym. I oko wielka czerwona mrówa. Tu jest ślimak. Ślimak no nie jest zbyt ładny, to trzeba przyznać. Okej, czy ja mogę zjadać już jakieś mrówy? Tak, mogę już zjadać te duże żółte mrówki, co pewnie spowoduje całkiem szybkie urośnięcie mojego... To są termity, przepraszam. Termity zjadamy tutaj coś tam. No i staramy się być naprawdę dużym skurczybykiem, co myślę, że zaraz się właśnie stanie. Tutaj jest ten ślimak, tu jest więcej małych skurczybyków. Termit, dobra. Podrosła mapka. Zmieniła się na dużą. Co to jest? Jakiś motyl czy ćma? Jakiś duży owad. Tutaj, a to? Tutaj też ćma jakaś. Dobra, spoko. My musimy zadać jeszcze te żółte rzeczy. Tu są jakieś jajka czy to kamienie. Ciężko mi stwierdzić. W sumie te czerwone rzeczy mogę już zjadać. Więc okej, spróbujemy. Ślimaki mnie ranią. Myślałem, że ślimaki nie będą mnie raniły, aczkolwiek ślimaki ranią, to jest ważne do wiedzy. Aha, bo ślimaki nawet jedzą chyba te rzeczy mniejsze, typu te mrówki. Więc spróbujemy, jak to wszystko wyjdzie. Tutaj ślimak, tutaj mrówka, tutaj termit. O, listki mogę zjadać, przynajmniej niektóre, te mniejsze, ale no, tych już nie mogę. Ślimaki, dobra, jak już teraz ślimaki mogę zjadać, to bardzo szybko to powinno pójść dalej, chyba że dalej będzie jeszcze ciężej niż było poprzednio. Co też może się wydarzyć na tym odcinku, bo zawsze w takich grach jest na koniec ciężej niż na początku, ale no, jaka byłaby przyjemność z gry, gdyby wszystko na początku było łatwiejsze niż na końcu? Pewnie duża. Nie wiem w sumie, co miałem na myśli. Patrzcie, to jest tak fajnie, zbiorowisko ślimaków do tego dużego listka i one tam sobie siedzą i sobie podgryzają tego listka. To jest bardzo, myślę, że przyjemnie zrobione. Okej, tu jest jeszcze jeden ślimak. Co tu się dzieje dalej? Mogę zjadać już te larwy takie. Tak, to są larwy. I pewnie jak pozjadam trochę tych larw, to będę mógł zjeść i te ćmy, i te zielone takie rzeczy, które chodzą i mnie atakują niestety. Żółw! I jakiś, nie wiem co to jest, no szczur to raczej nie jest, ale dość coś dziwnego, no. Okej, mogę zjadać te zielone główienka. Mogę zjadać te zielone główienka, których jest całkiem sporo. Tutaj jest ważka G, ale ważki jeszcze zjeść nie mogę. No rosnę. Staram się rosnąć jak najszybciej potrafię. To nie zawsze wychodzi tak jakbym chciał, bo czasem... O, tu są jakieś jajeczka, tak, to są jajka, tylko ciekawe czego to są jajka. To są grzybki, zjadamy tutaj kolejne grzybki. Tutaj podrośniemy sobie na tych, tam się schowała jakaś rzecz i jajka. Dobra, jajko. Czy to duże jajko też mogę? Nie mogę. Jeszcze te larwy, znaczy te ćmy już powinienem móc zjeść. Tutaj są jajka, podrosnę na jajkach. Tutaj, okej, mogę zjadać tamte mniejsze ćmy. Tych większych jeszcze nie mogę. Już mogę, przykro mi. Tutaj, co to jest? Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Ciężko mi powiedzieć nawet po nazwie. Ale to mniejsza. Oto, tutaj zjadamy to. No już teraz myślę, że jesteśmy takim dość sporym predatorem na tej mapce. I będziemy mogli zjeść
większość rzeczy, która się tutaj znajduje. Mushroomy, ćma, ćma, ćma i wszystko. Czy będzie jakiś tutaj pieniążek? Niestety nie było żadnego pieniążka, ale ja już tutaj będę kończył to nagranie. Myślę, że Wam się spodobało. Mam też nadzieję wielką, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli chcielibyście więcej tej serii, to koniecznie pokażcie swoją moc w łapkach i w komentarzach. Bardzo mnie to zmotywuje i pokażę, że ta seria naprawdę Wam się spodoba. Mam taką nadzieję, bo mi się podoba bardzo. Na dzisiaj to już wszystko. Ja Wam bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa.